Cześć kochani, ja właśnie jestem w drodze na siłownię, dołączyłem do teamu JoyDay. Wspólnie będziemy się starali Wam przekazać jak najwięcej wiedzy treningowej, jak trenować, co trenować, w jakiej kolejności trenować, tak żebyście nie mieli problemu z tym, żeby ogarnąć sobie dobry trening, niezależnie od tego, czy siłownie będą otwarte, czy nie. Także zapraszam Was do śledzenia materiałów i do zobaczenia na siłowni. Pierwszym mięśniem w ciele każdego mężczyzny jest na pewno klatka piersiowa. Każdy z nas chce mieć duży, rozbudowany tors, więc teraz pokażemy Wam, jak zastąpić klasyczne wyciskanie na ławce płaskiej w skosie dodatnim, w skosie ujemnym, ćwiczeniami w domu. Oczywiście wyciskanie na ławce płaskiej można z powodzeniem zastąpić klasycznymi pompkami. Tutaj należy się skupić na tym, żeby ciągnąć łokcie jak najbliżej ciała i dotykać klatką piersiową do ziemi i robić pełne ćwiczenie, nie takie jak ja. I oczywiście możemy to ćwiczenie też troszeczkę urozmaicić, wzmocnić bardziej górną część klatki piersiowej przez położenie nóg na górze. Drugim bardzo ważnym mięśniem w ciele mężczyzny są plecy, które uzupełniają całą naszą sylwetkę i tworzą to takie męskie V. Jeżeli chcemy przećwiczyć plecy i nie mamy akurat wyciągu do przyciągania do klatki piersiowej drążka lub też nie mamy drążka rozporowego, zawsze możemy do tego wykorzystać gumę. Tutaj klasycznie akurat skorzystaliśmy sobie z maszyny. Przy maszynie dbamy o to, żeby maksymalnie wyciągnąć ręce do przodu. Wtedy angażujemy też do pracy mięsień dźwigacz łopatki i ściągać wyciąg, czy też tutaj maszynę, do klatki piersiowej. No i oczywiście wersja z gumą, kiedy nie mamy maszyny. Nie jest to aż tak mocno mobilizujące ćwiczenie, co na wyciągu, natomiast jest również skuteczne. Tutaj alternatywna wersja ćwiczenia, którym jest przyciąganie gumy, to jest imitacja wiosłowania na wyciągu. Tutaj przede wszystkim skupmy się na tym, żeby ciągnąć łokcie jak najbliżej. Ważnym atrybutem w świecie mężczyzn jest szerokie ramię. Co zrobić, żeby je mieć? Mało kto wie, że za szerokie ramię nie jest odpowiedzialny tylko biceps, ale też triceps. Odpowiada on za 60% szerokości naszego ramienia, więc warto go ćwiczyć równomiernie, jak nie częściej, co biceps. Zaraz Wam pokażę fajne ćwiczenie. Na początek klasyczne ćwiczenie, które każdy z nas zna, czyli wyciskanie francuskie. Tutaj musimy się skupić na tym, żeby dotykać drążkiem do czoła, natomiast teraz alternatywa. To samo ćwiczenie możemy wykonywać z powodzeniem przy ścianie i tutaj również skupiamy się na tym, żeby dłonie położyć wystarczająco wysoko i starać się dotknąć głową do dłoni. Mówiliśmy o tricepsie, warto wspomnieć też o bicepsie. Biceps jest mięsiem, którym bardzo ciężko przećwiczyć w warunkach domowych bez użycia dodatkowego ciężaru, czyli na przykład na podłodze, ale z pomocą mogą nam pójść takie oto gumy lub na przykład plecak załadowany kartoflami albo na przykład zgrzewka wody. Jako pierwsze, najklasyczniejsze ćwiczenie na biceps, biceps z supinacją. Tutaj skupiamy się na tym, żeby w finalnej fazie ruchu jak najmocniej dokręcić ramię, wykonać tą supinację, czyli małym palcem dotykamy do barku. I tutaj to samo ćwiczenie, tylko pokazane w alternatywnej wersji na gumie. Jak zrobić, kiedy nie mamy obciążenia lub nie chcemy na nim ćwiczyć? Zawsze przychodzą gumy. Do tego plecaka naładowałem 5 kg ziemniaków, 3 kg kartofli, 2 ogórki, 1 pomidora. Także waży to około 44 kg. Nie mówcie tylko mojej mamie, że dźwigam takie ciężary, bo będzie zdenerwowana. Kolejny mięsień, barki. Barki są bardzo ważnym zwieńczeniem męskiej sylwetki, bo wypełniają nam na przykład marynarkę i wszystkie te klapy w marynarce nie odstają, więc jeżeli chcemy mieć estetyczną sylwetkę, powinniśmy skupić się na mięśniach barków. Jeśli chodzi o barki, bardzo łatwo możemy zaimitować sobie ćwiczenia takie jak wyciskanie nad głowę z użyciem warunków domowych. Zaraz Wam pokażę, jak to zrobić. Tutaj najklasyczniejsze ćwiczenie, wyciskanie żołnierskie. Ciągniemy jak najbardziej ręce za siebie, bo poszerzamy sobie zakres w wyciskaniu i też mamy większy zakres płaszczyźnie barkowej. Alternatywa dla prawdziwych kozaków, jak zrobić to ćwiczenie, kiedy nie mamy ze sobą sztangi. Możemy to też robić w pochyleniu i tutaj również skupiamy się, żeby głowę kłaść bezpośrednio między dłonie. I teraz na koniec z gumą. Oczywiście możemy sobie zaimitować też wznosy hantli do góry, kiedy na przykład chcemy dodatkowo wzmacniać nasze pierścień stożka rotatorów. Tutaj guma przychodzi zawsze. Jak mówi stare dobre powiedzenie, kto nie ma brzucha, ten nie wygląda ładnie. Więc pokażę Wam kilka fajnych ćwiczeń na brzuch.
Dobra, trochę was okłamałem, to nie będzie kilka fajnych ćwiczeń na brzuch, bo to zostawiliśmy na drugi odcinek, natomiast pokażę wam jedno dobre ćwiczenie na brzuch, którym jest plank. Tutaj najważniejsze, łokcie układamy równolegle, pięści zaciśnięte, plecy proste, zachowujemy naturalną krzywiznę kręgosłupa, nie robimy hiperlordozy, staramy się mieć głowę cały czas prosto. Jak już lecimy rytmem, to kto ma małe nogi, ten je na obiad pierogi, więc teraz pokażę wam kilka fajnych ćwiczeń na nogi. Przysiad. Ja tutaj akurat preferuję wersję z nogami szeroko, ale śmiało możecie też wykonywać to ćwiczenie klasycznie. Proste plecy, łopatki ściągnięte. Przysiad wykroczny z nogą na uniesieniu. To jest ćwiczenie, które mocniej izoluje mięsień czworogłowy lub gdy się pocholimy, mięsień pośladkowy. I teraz już ćwiczenie dla prawdziwych kozaków i wymiataczy. Przysiad na jednej nodze. Niestety ja nie jestem obecnie aż takim kozakiem, żeby robić to klasycznie na jednej nodze, bo mam ograniczoną mobilność grupy mięśni kurczowo-goleniowych, więc tego tak nie zrobię, ale może kiedyś wam pokażę przysiad na jednej nodze z ketlem. Było kilka drobnych wskazówek ode mnie, jak ćwiczyć w domu, kiedy nasza siłownia jest zamknięta. W następnym odcinku pokażę wam, jak to wszystko połączyć w całość i zrobić trening full body workout, czyli trening całego ciała na jednej sesji. Czego unikać, czym się kierować, jak to robić właściwie. Dzięki.